Cześć, jesteśmy na kempie. Właśnie zrobiliśmy case'a z Dorotą. Ona tutaj poskarżyła się nam na kilka różnych problemów, do których moglibyśmy pewnie podchodzić jakoś lokalnie, indywidualnie, ale zbadaliśmy ją sobie całą, połączyliśmy kropki, wyciągnęliśmy z tego wnioski, zajęliśmy się jej takim najważniejszym na ten moment problemem, który najwięcej zmienia. No i udało nam się dosyć szybko dojść do wniosków, co jest tutaj faktycznie takim źródłem, dosyć szybko poprawić tą sytuację w taki naprawdę istotny sposób, zmniejszyć jej dolegliwości bólowe, poprawić toniczność mięśni, bo również to sobie tutaj badaliśmy. Także zapraszam Was do tego materiału, zobaczcie sobie, jak to wygląda. To jest generalnie taka robota, jaką my się posługujemy u nas w gabinetach, której też po prostu uczymy na szkoleniach, także możecie zobaczyć, jak to wygląda niemalże na żywo. Popracujemy sobie z Dorotą, zobaczymy, co możemy u niej zdziałać z tymi narzędziami, które aktualnie mamy. Na początku to trochę musimy wiedzieć o tym wszyscy, co ci jest, chociaż trochę, żebyśmy mogli do tego w ogóle troszeczkę połączyć kropki, bo my sobie rozmawialiśmy wcześniej, więc ja znam twoich kilka różnych dolegliwości, ale żebyśmy mieli taki ogląd, dlaczego będziemy robili akurat to, a nie co innego. Więc powiedz mi, co jest takim twoim głównym problemem? W sumie dwa takie główne problemy. Dwa główne. Mhm. Przeciwstawne. Ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym po Aha. stronie tylnej prawej i blokujące się nagminnie biodro z przodu, powodujące zarzucanie nogi przy normalnym chodzie. I to jest bolesne. W pozycji pochylonej następuje ta blokada, jeżeli mam się wyprostować. Po jakiejś tam rozluźnianiu manipulacji to wchodzi na swój tor. I jeszcze, jeżeli się pochylam do podłogi, czuję ból na panewce i jakbym nie trzymała mi noga prawa. Prawa, ok. Czyli jakby te wszystkie, tak podsumowując, pierwsze dolegliwości, o których mówiłaś, czy one są z tyłu, czyli gdzieś tam okolice stawu krzyżowo-biodrowego. I ten problem z przodu też występuje, ale on jest jeden i drugi po stronie lewej. Tutaj jest lewa, tutaj jest prawa. Czyli, jest z przodu, czyli staw krzyżowo-biodrowy po prawej, tak. Biodro po lewej, ale też biodro po prawej. Tak. W momencie, kiedy się pochylasz. Pochylam. Dobra, czyli właściwie wszystkie te dolegliwości są związane z jakimś ruchem zgięcia, wyprostu. Tak. Czy on się też pojawia w jakichś rotacjach? Tak jak na przykład robisz wyprost z rotacją w jedną, w drugą stronę, to czy on się pogłębia? Jeżeli rotuje się w prawą stronę, bądź są skłony boczne. Również w prawą stronę jest w tym tylnym odcinku boleśny. I też po prawej stronie jakby wszystko wtedy. Okej. Okay. Czyli mamy dwa takie problemy. Trochę nawet brzmi jak jeden obszar, tak? Czyli okolice gdzieś stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych właściwie też, bo tutaj wspomniałaś o takim bólu jakby trochę na panewce, więc w sumie jeszcze nie do końca wiemy, czy to jest na pewno to. Znamy obszar. Dobra, czy masz jakieś, powiedzmy, problemy współtowarzyszące? Na coś jeszcze innego byś się chciała poskarżyć? No nie ma zgięcia w prawej nodze, bo były dwie łąkotki usuwane. Po twojej manipulacji już stabilniejsza jest kostka w stawie skokowym prawym. Okay. Bark szwankuje. No przy ruchach odwodzeniu jeszcze z tyłu troszeczkę boli, ale po manipulacjach przegrodami trochę się poprawiło. Skręcenie szczęki w prawą stronę, troszeczkę luźniejsza miednica się zrobiła po manipulacji jarzmowego. Co by jeszcze? Okej. Powiedz mi, jakby wracając... Nie ma wyprostu. A z tym prawym stawem skokowym, on był jakiś skręcony, tam był jakiś nadkręcony. A lewy? Kolano było skręcone. Lewe kolano. Dobra. Czyli jakby dużo rzeczy też dotyczących w ogóle kończyn dolnych i prawy bark, który obecnie się poprawił. Poprawił się. Dobra. Okej. Jakąś historię chirurgii twojej potrzebuję. Wszystkie sytuacje, kiedy... No to mamy tutaj to i usunięcie jajników. Czyli artroskopia obustronna i przez pępek. Dobra.
Były robione blokady w kręgosłup z tytułu operacji na kolanie. Mhm. Dobra, czyli jakby tutaj też podsumowując, zabieg na jamie brzusznej, na podbrzuszu, pępek i blizny jakby po dostępie do kolana plus nakłucia lędźwiowego. Dobra, jeszcze jakieś tam inne sytuacje były? Bo tutaj wspominałeś też o stawach skroniowo-żuchwowych, czy tam też coś było robione? Ósemki, implanty? Nie, była usuwana tutaj tylna, tak? To jest ósemka. Mhm. To było usuwane, tutaj jeszcze jest, no ale doznałam urazu szczęki. Dobra. Przez uderzenie. Okej. Okay. I też po prawej stronie wszystko? Tak. Dobra. Tak? Najwięcej rzeczy, które u Ciebie też są? I łuk brygowy. Też po prawej stronie? Też. Doskonale. Wszystko po jednej stronie. To tak brzmi trochę, jakby miało sens. No dobra. Słuchaj, to sobie po prostu zobaczymy. Może na początku zrobimy jakiś element takiej analizy posturalnej i zobaczymy, jak obciążasz w ogóle kończynę. Jakbym Cię poprosił, żebyś sobie zdjęła koszulkę. Stań sobie tak, żebyśmy Cię widzieli dobrze. Mhm. Dobra, ja sobie podskocz. Tak stanę. Tak, patrzę przed siebie, podskocz sobie kilka razy. Okej. Okay. Więc tak, o, ja sobie najpierw stanę trochę tutaj. Tutaj na razie widzę. Dobra, to jest jakby się mocno faktycznie rzuca w oczy, że w innym ustawieniu masz kolana. Tutaj nie ma symetrii między zgięciem a wyprostem. Trochę masz zapadnięty łuk przyśrodkowy stopy prawej. I tutaj, gdybyśmy sobie też sprawdzili, jak wygląda miednica, okej, to jakby ta prawa strona była ustawiona troszeczkę wyżej i do przodu, tak? Czyli możemy przez to podejrzewać, że prawa kończyna dolna jest trochę zrotowana do środka, bo taka sytuacja będzie nam z automatu obciążała stronę przyśrodkową. Ten łuk stopy będzie go spłaszczać. Mhm. Jakbyśmy sobie popatrzyli na górę, to z kolei prawy bark jest w stosunku do lewego troszeczkę niżej i jest bliżej ciała. Ustawienie samej głowy, może też jest głowa delikatnie pochylona w stronę lewą. Więc jest przykucz. Dobra, okej, okay, czyli gdzieś tam, a w ogóle z odcinkiem szyjnym coś dzieje się? Boli. Okej, okay, więc mamy dużo rzeczy, faktycznie też po tej stronie prawej nam tutaj wychodzi, więc będziemy musieli sobie zobaczyć przede wszystkim te okolice, gdzie pojawia się ból, te okolice, które były w jakiś sposób poddawane chirurgii. W ogóle jeśli chodzi o kolano, to ono miało uraz? Czy po prostu był ból, rezonans i puchły, to prawda, tak? Tak. Puchło kolano powysiłkowo, a wcześniej na meczu po prostu poszło w bok, wróciło i na skutek tego jest tutaj narośl. Dobra, okej. Okay. Na skutek wysięków po prostu było to robione. Dobra, no to coś tutaj już mniej więcej wiemy. To teraz poproszę Cię, żebyś się położyła na plecach, głową w tamtą stronę. Okej. Okay. Zrobię sobie takie wybrane elementy protokołu palpacyjnego. Raczej to, co teraz byłoby mi potrzebne. Zobaczymy przede wszystkim rotację. Dobra, tutaj nawet mam wrażenie troszeczkę większego ograniczenia po lewej stronie do wewnątrz i zewnętrzne ograniczenie po stronie prawej. Teraz tak, jak popnę sobie tutaj kolankę, no to faktycznie to prawe jest sztywniejsze i ustawione wyżej. Idziemy sobie do miednicy. Jedna, druga strona. Porównam sobie jeszcze z drugiej strony. Dobra. I tutaj definitywnie prawa strona jest sztywniejsza. Czy
Któryś z tych testów był dla ciebie bolesny? Tak. Kość skrzyżowa mi bolała. W trakcie jak tutaj popychałem stawiodrowy czy przy rotacjach? Przy rotacjach, przy unoszeniu. Akurat aha. To tylko troszeczkę, nie? Dobra. Zobaczymy sobie jeszcze ten element. O właśnie, to jest problemowy. To też jest bolesne? Tak. I też tak. Prawy? Prawy. Hmm? Okej. Okay. Więc tutaj tak, jakbyś sobie jeszcze troszeczkę zsunęła spodenki, tak do kolców. Przesuwasz w lewą stronę, tak jest troszeczkę. Jak przesuwam w lewą, tak? Tak. Czyli jakby też nam dużo sugeruje, że dzieje się dookoła prawego stawu krzyżowo-biodrowego i coś w tym dole biodrowym. Bo w momencie, kiedy ja go przesuwam, to ty to czujesz z tyłu? Lekko tak. Lekko tak. Dobra, czyli mamy tutaj jakąś taką mocną zależność między jednym a drugim. To sobie jeszcze za chwilkę zbadamy. Jeśli chodzi o górę, daj sobie jeszcze tak ręce dosyć symetrycznie wzdłuż ciała, ale luźno. Okej, okay, i tak, prawy bark jest troszeczkę wyżej w tej pozycji ustawiony. Jak popycham, to jest faktycznie sztywniejszy. Jeśli chodzi o górę, to jest dosyć podobnie. Czy któryś z tych testów też dla ciebie był jakimś dyskomfortem? Nie. Zobaczymy sobie jeszcze szyję. Tutaj coś się dzieje? Tak. Jak w prawą aha. stronę przekręcam, to nie. W prawą. A tutaj jak ja idę do zgięcia bocznego w prawą, to też jest... Nie. To się nic nie dzieje. W lewo? Nie. Nie. Dobra. Tutaj? Tak, ta nie. Prawa strona jest sztywniejsza. No. Okej. Okay. Więc tak, pierwsze co najbardziej mi się tutaj rzuca w oczy, to jest ten dół biodrowy po prawej stronie, bo on bezpośrednio jakby wywołuje te objawy takie, które ty już kojarzysz. Mówiłaś też o rotacji, tak, że rotacja. Więc później sobie jeszcze sprawdzimy od tylnej strony, od przegród i od samego stawu, co to możemy zrobić. Ta pozycja w ogóle jest dla mnie problemowa. Tak? I teraz w momencie teraz jak leżysz... Okej, okay, a jak ugniesz sobie kolano? Jest okej. Okay. Jest okej, okay. Dobra, więc możesz cały czas mieć na razie taką pozycję dla ciebie bezproblemową. Zbadamy sobie jeszcze kilka ruchów, kilka różnych struktur pod kątem ich toniczności. To będę na razie jednak potrzebował... Okej, okay. Zaczniemy sobie od samego brzucha. Dobra. Tak, trzymaj. Dobra, tutaj nieszczególnie. Mi się ten test podoba. Wyprostuj sobie nogę zupełnie. Daj mi tutaj drugą. Ok. Trzymaj. Dobra. To jest w porządku. Sprawdzimy sobie przywodziciele. Trzymaj. Uroki zagrody. Hop. Trzymaj. Dobra, przywodziciele są hipertoniczne. Okej. Okay. Jeszcze lędźwiowy, większy, biodrowy. Daj mi tutaj. Trzymaj. Jest ból. Jest ból od razu. Dobra, a zobaczymy jeszcze tylko, czy przy biodrowym. Trzymaj. Jest podobnie. Okej. Okay. Mnie by to też od razu kierowało do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje faktycznie w samym dole biodrowym, bo przez niego też przebiegają zginacze. I to jest ten ból, który ty kojarzysz i go odczuwasz. Okej. Okay. To zróbmy teraz tak. Będziemy musieli ten test zrobić jeszcze raz. Tylko sprawdzimy sobie, czy jak zrobimy tutaj kompresję tego dołu biodrowego, to czy nam to zmieni albo odczucia, albo czy zmieni chociażby ten odruch, który badaliśmy. Dajmy to jeszcze raz. Trzymaj. Dobra. Coś się z bólem dzieje? Troszeczkę jest mniejszy. Troszeczkę jest mniejszy i odruch jest faktycznie normotoniczny. Silny. Trzymaj tutaj jeszcze raz. Trzymaj. Jest silny. Okej. Okay. Teraz z bólem? Coś się modyfikowało? Boli. Okej. Okay. Więc teraz tak. Zróbmy sobie jeszcze raz ten test na brzuch. Tak. Okej. Okay. Czy taka pozycja krzesełkowa jest w porządku?
Dobra, działa na korzyść, czyli nam albo zmniejsza trochę ciśnienie w tym dole biodrowym, albo odciąża stawy krzyżowo-biodrowe. Jeszcze nie wiem. Trzymaj. No i zmniejsza się ból zestawienia. Praktycznie go nie było. Mhm. Dobra, okej. Okay. Czyli nam faktycznie tutaj kompresja tego dołu biodrowego bardzo dużo spraw załatwia. Ale sprawdzimy jeszcze, co możemy, czy możemy coś poprawić. Hmm? Złagodził się ból. Złagodził. Teraz po samym tylko tym. Okej. Okay. Czyli trochę poruszaliśmy miednicą i jakby samo w sobie to już nam działa przeciwbólowo. Zobaczymy też, czy jak skompresuję okolice samego stawu, to czy to też nam poprawi sytuację dla tych odruchów. Daj tutaj jeszcze raz do góry, troszeczkę do mnie, kompresuję, trzymaj, tu się nic nie dzieje. A jest ból mniejszy? Nie, mniejszy. Mniejszy ból, ale nie zmienia nam to odruchu. Jeszcze raz trzymaj, tu się nic nie zmienia. I jeszcze raz brzuch, hop. Też pokompresuję staw, trzymaj, nic się tutaj nie zmienia. Dobra, czyli jakby mamy jedną rzecz. Ja bym sobie jeszcze dla pewności tutaj sprawdził to kolano. Jeszcze skompresuję, trzymaj. Nic nam w brzuchu nie zmienia. Także generalnie mamy jedno miejsce do opracowania na bank. Myślę, że tym się możemy teraz zająć, bo to jest taki twój główny problem. Możemy sobie jeszcze sprawdzić ewentualnie tą drugą stronę. Biodrowy i lędźwiowy, bo to one te były takimi prowokatorami po stronie prawej, ale u ciebie się problem pojawia też po lewej. Więc teraz tak, poproszę cię, żebyś prawą nogę sobie wyprostowała. Ok, tutaj cyk. Trzymaj. Dobra, tutaj generalnie mamy silny odruch i normotoniczny. Czy to prowokuje jakiś ból? Nie. Ok, teraz trzymaj. I tutaj też jest silny, normotoniczny. Czy jakby ta strona nas w tym momencie za bardzo nie interesuje. Przejdźmy sobie, hop, hop. Dobra, więc zajmę się tym dołem biodrowym. Czemu ten obszar mógłby nas faktycznie interesować? Raz, że znajdują się w nim struktury mięśniowe, o których mówiliśmy, biodrowy i lędźwiowy, więc warto byłoby nawet z nimi lokalnie popracować. Kolejną rzeczą, która łączy staw krzyżowo-biodrowy z w ogóle dołem biodrowym, to jest ta zawartość naczyniowa, czyli kreska jelitowa, do której mamy dostęp tutaj od przodu, która też będzie nam wpływać na sam ruch zgięcia, no i jej jakby źródło, które znajduje się na ścianie otrzewnej od strony tylnej. Ma bezpośredni wpływ na staw krzyżowo-biodrowy. Więc teraz tak, jakbym chciał sobie to miejsce rozpracować, staję sobie po swojej stronie, odnajduję na początku kolec biodrowy, przedni górny, krawędź mięśnia prostego brzucha za 2 cm w stronę linii pośrodkowej ciała i sobie tutaj pomalutku się zatapiam. Czy to jest bolesne? Nie, tak nie za bardzo. No, może teraz trochę. Teraz trochę tak. Ale tak znacznie. Dobra. W sumie to nie sprawdziliśmy jeszcze u ciebie samego pępka. Aha, dobra, bo to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo miejsce, które rozpracowuję, jest jednocześnie miejscem, gdzie jest blizna po operacji. Więc moglibyśmy sobie też zaraz sprawdzić, co nam będzie poprawiało blizna, bo ona jest też po drugiej stronie symetrycznie, prawda? Dobra. Z tym, że generalnie z lewym i prawym odruchem tutaj nie mamy problemu. Więc chwilę sobie popracuję z tą strukturą. Trochę pewnie krócej niż byśmy to robili w gabinecie. Hop. A więc ja się tutaj tak naprawdę tylko zatapiam, pomalutku czekam, aż mi odpuści napięcie. Jakby to też było bolesne, to mi mów, dobra? Dobrze. Tak zupełnie nieagresywnie sobie tutaj wchodzimy.
Dobra. Teraz tak, lewą nogę sobie wyprostuj, sprawdzimy od razu prawą. Trzymaj. Tutaj coś się zmieniło? No tak, zdecydowanie, bo tego bólu takiego nie ma. Taki lekki ciupanie. Dobra, ból tak mniej więcej o ile spadł? No z 3. Z 3. A startowo na ile byś to oceniła, zanim 7. zaczęliśmy? Z 7. Z 7 na 3. To całkiem... Nieskromnie powiem, że nieźle. No, dobra, ale ten ból, który był tutaj z przodu, czy ten, który był z tyłu? Z tyłu. Z tyłu, dobra. Bo to, co na razie robiliśmy, to ten z przodu się nie pojawił. Nie. On tylko po stronie przeciwnej. Dobra, to do niego sobie jeszcze chwileczkę wrócimy. To mamy... Aha, biodrowy sprawdzimy, trzymaj. I tutaj? Brądziki jest, tylko troszeczkę... Trochę. Ale tylko brądziki. Brądziki, dokąd? Dobra, czyli tutaj jeszcze mamy na bank prawdopodobnie to samo miejsce dalej do rozpracowania. Sprawdzimy jeszcze brzuch. Daj mi teraz tutaj nogi razem. Trzymaj. I tutaj to jest definitywnie za mało, ale możemy jednocześnie sprawdzić, czy jak skompresuję też ten dół biodrowy po drugiej stronie. Trzymaj. Tutaj mam trochę wątpliwości. Trzymaj. Nie, tu się nic nie zmienia. Pępek. Trzymaj. Nie. Jeszcze raz dół biodrowy. Prawy. Dobra. I tu jest z powrotem silny. Ok, czyli tak naprawdę tutaj, żeby się pozbyć tego twojego problemu numer jeden ze stroną prawą, no to musimy po prostu kontynuować pracę w tym samym miejscu. Czy to jest takie w miarę logiczne, to co robiliśmy? Testy znacie? Tak, praca w dole biodrowym było. O tych korelacjach naczyniowych przodu z tyłem też mówiliśmy sobie. No jest dobra. To jeszcze chwilkę popracuję i to podsumujemy. Więc na pewno z tym miejscem tam dalej będzie troszkę pracy. Tak, tak, tak. Promieniuję nawet tak po prostu na przebiegu rozcięgien. Dobra, czyli zobaczcie, bardzo dużo różnych symptomów, ale zlokalizowanych w miarę w jednym miejscu, bo większość dotyczyła miednicy. Większość rzeczy po stronie prawej, ale też mamy tutaj tej prawej strony taką, powiedzmy, historię chorobową rozbudowaną, tak? Mamy i problem z kolanem, i był problem ze stawem skokowym po tej samej stronie. Kolano na początku mi się wydawało, że to może jest jakaś wypadkowa tego problemu. Ono może już było w jakiś sposób mniej stabilne, bardziej podatne na uraz, ale z tego, co zrozumiałem, tutaj mechaniczny uraz był w trakcie meczu, więc tak czy owak mamy jakieś źródło problemu, może jakiegoś jeszcze innego, którego teraz sobie już jakby nie poruszamy, może to też jest jakaś komponenta tego, że coś nam się tutaj wydarzyło jeszcze w tym biodrze po stronie prawej, ale mamy też ingerencję w ten obszar przez zabieg operacyjny, który nam wyhamowuje i biodro, i mięsień prosty brzucha, tak? Także na podstawie tego, co sobie znaleźliśmy, to wszystko się łączy w jedną całość, tak? Możemy sobie te kropeczki połączyć. Także dobra, tutaj, no mówię, taka lokalna praca w okolicy blizny i drenowania tego obszaru całego dołu biodrowego będzie nam robiła robotę. Także dzięki. And don't you give me a dime.